Aktywnych zakażeń koronawirusem jest już w mieście i powiecie suwalskim niemal setka, dokładnie 96. 80% z nich to mieszkańcy miasta. To w tej grupie przyrost zakażeń jest największy. Od początku epidemii zainfekowaniu koronawirusem uległy 153 osoby. Do zdrowia z tej grupy wróciło już 57 osób. W ciągu ostatniego weekendu przyrost zakażeń okazuje się już poważny. To ponad 30 przypadków. Spośród 96 aktywnie zakażonych koronawirusem, 75 osób walczy z infekcją w warunkach domowych. Pozostałe 21 leczonych jest w szpitalu. To 14 osób z Suwałk i 7 z powiatu ziemskiego. Dobra wiadomość dotyczy przedszkola numer 10 w Suwałkach. W sobotę zapadła decyzja o zawieszeniu działalności placówki po tym, jak test potwierdził zakażenie jednej z nauczycielek. Widmo kwarantanny zawisło nad dziećmi, ich rodzicami oraz całym personelem placówki i rodzinami pracowników przedszkola. Wymaz pobrano od jeszcze jednej nauczycielki, która wykazywała objawy grypopodobne. Wynik testu miał zdecydować o ewentualnym przedłużeniu kwarantanny. Test okazał się na szczęście ujemny. W poniedziałkowym raporcie wojewody podlaskiego opublikowano 23-osobową listę zakażonych z naszego terenu. O wszystkich tych przypadkach już wcześniej informowaliśmy. Jak ustaliliśmy, dane w raporcie wojewódzkim podawane są z pewnym opóźnieniem. Dlatego podstawowym i najszybszym źródłem naszych raportów są na bieżąco aktualizowane dane podawane przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach. Przypominamy, że Suwałki znalazły się na niebieskiej liście powiatów zagrożonych wprowadzeniem do żółtej strefy. Jeśli przyrost zakażeń będzie taki jak w ciągu ostatnich kilku dni, powrót zaostrzeń sanitarnych będzie nieunikniony.